z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj magister Jerzy Pietraszko. Witam Cię. Cześć, witam Państwa, witam nawet koderastów. Jeśli ktoś z koderastów również słucha tego albo ogląda, to oznacza, że jeszcze jest szansa na coś, że nie jest to jeszcze taki stan nieuleczalny. No, magister Jerzy Pietraszko, nie bez powodu magister i nie bez powodu ta broda, ksywa Pedro, to od Pedro Estefana i ten, co taka tam perkusja, tego typu klimaty. Oprócz tego Gandalf, druid, takie ksywy ma też mój dzisiejszy gość. Przewodnicy miejsc we Wrocławiu, chodząc po rynku, opowiadając o postaciach wrocławskich, czasami wspominają o magistrze Jerzym Pietraszce. Można powiedzieć, że z Twoją gębą i z Twoją brodą byłbyś gościem wszystkich talk show w różnych komercyjnych telewizjach trzeciej RP, tylko na przeszkodzie zdaje się, że stają poglądy, w szczególności poglądy na komunę, a jeszcze bardziej na Magdalenkę. Każdy pracownik uczelni ma obowiązek prawdę mówić. Ukrywanie prawdy przez pracownika uczelni dyskwalifikowałoby go praktycznie. Także w tym momencie fakt, że powiedzmy mainstreamowe media wolą sobie cenzurę zrobić, absolutnie nie dotyczy mnie, nie ma prawa nawet dotyczyć. To się naukowca w jakiś sposób, tak? Dokładnie. Naukowiec z długą brodą, skąd ta długa broda? Opowiedz pokrótce, wiadomo, że w internecie można wygooglać Pietraszko Jerzy, przyjaciel młodzieży, matematyka, jedynka trygonometryczna, coś tam zdaje się, że zrewolucjonizowałeś i nie uznano ci pracy doktorskiej, stąd ta legenda genialnego, szalonego naukowca we Wrocławiu. Taki zwyczaj mam, że o jedynce nie rozmawiam publicznie. Profanacja, bo tylko w środowisku naukowców można, tak? Jeśli chodzi, po prostu nie rozmawiam. Może to będzie taka najlepsza forma. Jeśli chodzi o brodę, proszę policzyć sobie, ile czasu w życiu oszczędziłem, nie goląc się. No tak. No, tyle czasu oszczędzonego, no to jest tak, jakby mi darowano, nie wiem, może już i rok życia. Także to niech będzie podstawa. Pietraszko Jerzy, przyjaciel młodzieży, Sauron w czarnej wieży, wśród studentów Mordor szerzy. Broda jak u Sarumana, dowcip ostry jak kaptana, śmiech szczery jak tef ciążowy, błysk wokół jak Adrien Brody. Pietraszko Jerzy, przyjaciel młodzieży, niczym Sauron w czarnej wieży, wśród studentów Mordor szerzy. Studenci zgłupieli całkowicie, kiedy zobaczyli, że ten wariat Pietraszko, ale też i geniusz Pietraszko i też ten, co ich upieprzał na różnych kolokwiach, nagle dostaje order od prezydenta Andrzeja Dudy. Za co ten order? Za lata 80. przede wszystkim. Za Solidarność Walczącą, tak? Czyli, czyli działanie w Solidarności Walczącej. Wtedy jak miałem przerwę automatycznie po 13 grudnia w działalności na Politechnice. Zresztą no, taką przerwę przedłużoną jeszcze przez ludzi, którzy nazywają się
i historia taka podstawowa nazywa ich już przedstawicielami narodu, bo jeszcze za rządów Mazowieckiego ani nie dostałem paszportu, ostatnią odmowę dostałem pod koniec 89 roku, czyli pół roku po tym, jak teoretycznie już państwo było demokratyczne. Powróciłem na Politechnikę w 93. No, nie mogłem cały czas nudzić się, musiałem coś robić. Według takich pierwszych ustaw związanych z IPN-em, tam było tylko coś na temat statusu poszkodowanego. Poszkodowany absolutnie nie czułem się, wręcz uważałem nazwę za obraźliwą. Ale tam to, co robiłem w tamtych latach, okazało się, że no po latach jakoś zostało dostrzeżone. Poszkodowany w myśl prawa to jest ten, kto dał się złapać, tak? I był gnębiony, represjonowany, za co wielki szacunek. Ale ci, którzy walczyli, ci, którzy robili konspirację, nie dali się złapać, nie pasują pod status poszkodowanego, tak? Tak podchodzono, przy czym powiedzmy były różne etosy. Był etos takiej podstawowej solidarności, ale bardziej nawet utrzymywany przez taką pseudosolidarność z kawiarni warszawskich, gdzie najbardziej wypadało dać się złapać. No, szczytem wszystkiego było, nie będę rzucał nazwiska, jeśli ktoś będzie ciekawy, to nazwisko bardzo łatwo odnajdzie. Jeden z bardziej znanych poetów polskich brał udział w Kongresie Kultury Polskiej, który to kongres miał się kończyć 13 grudnia 81. Przyszli 13 grudnia 81 uczestnicy, zobaczyli drzwi zamknięte, tylko kartka wywieszona, podana lista osób internowanych z tego kongresu. Również przyszedł właśnie znany poeta, zobaczył tą listę, zaczął krzyczeć, jak to mnie nie wzięli, poszedł na komendę na Wilczą w Warszawie i po długiej walce wymusił, że jego jednak również internowali. Solidarność walcząca miała absolutnie odwrotny etos. Po prostu, no, jeśli kogoś złapali, siła wyższa, ale traktowane to było jako porażka. Mówisz, piszesz o duchu Solidarności Walczącej, o tym duchu, który jakoś tam oddaje swoja broda, o tym... O tych świrach, wariatach z opozycji, bo byli Joanna i Andrzej Gwiazdowie w wywiadzie z chuliganem i żeśmy tak rozmawiali o tym, jak za propaganda Urbana, Michnika, Trzecia Rzeczpospolita zdołała zdusić legendę ludzi, którzy naprawdę ryzykowali jakby całym życiem, całe życie ich zmieniało się poprzez działanie w opozycji bezkompromisowe i wszystko to zostało zakwalifikowane jakby do działki kombatanctwo. Absolutna większość osób, która była wtedy bardzo aktywna, w tym momencie, jak była już możliwość, żeby przestać być aktywnymi, na ogół przestawała. Odnośnie Solidarności Walczącej, absolutna większość po prostu chciała kiedyś wrócić do swoich zawodów, tym bardziej, że przy Solidarności Walczącej, no popatrzmy, jak wyglądała Góra Solidarności Walczącej. Jeśli chodzi o Górę Solidarności Walczącej, średnie wykształcenie było powyżej doktoratu. Także... No właśnie, bo to totalnie idzie w poprzek Gazety Wyborczej i Michnika, że Solidarność Walcząca była w dużym stopniu właśnie tym inteligenckim, często właśnie ludzie z zawodów ścisłych, fizycy, matematycy, profesorowie, którzy radykalnie i później antyokrągłostołowo postawili się komunizmowi, tak? Tak, no to była zresztą dość klasyczna rzecz na całym świecie, nie tylko w Polsce. Zauważmy, jak wyglądały dawniej wszelkie zamachy albo napięcia choćby w Argentynie.
pierwsza rzecz, jeśli albo zamach, albo napięcie większe, które w Argentynie robiono, było zamykanie na jakiś czas Wydziału Nauk Ścisłych na Uniwersytecie w Buenos Aires. No i można powiedzieć analogiczna rzecz. Dlaczego nauki ścisłe? Chyba podejście takie najbardziej konkretne, bardzo realna analiza różnych sytuacji, a przy tym dla reprezentantów nauk ścisłych po pierwsze nie istnieją tematy tabu, nie istnieją nawet rozwiązania, które są w roli tabu. Można wszystko zrobić, jeśli nie będzie kompletnie nielogiczne, sprzeczne z czymś. Okazuje się, że mało rzeczy jest nielogicznych i sprzecznych z jakimiś rzeczami istotnymi. No i Solidarność Walcząca powstała tak naprawdę w Instytucie Matematyki i Politechniki Wrocławskiej. Z tym, że Kornel Morawiecki, pracując w Instytucie Matematyki, doktorem fizyki był. Mhm. Automatycznie podstawowe postaci matematycy, fizycy, w tym momencie rozprzestrzenianie się, jak nastąpiło, no to w szczególności chyba najmocniej pokazuje tutaj, jak powstała struktura toruńska, gdzie po zebraniu Senatu fizycy pociągnęli paru ludzi, przeszli po wyjściu schodami jednymi, potem drugimi schodami wrócili do tej sali razem z tymi paroma ludźmi. Praktycznie po zebraniu Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dzięki fizykom powstała tamta struktura. Lała się krew, płonęła benzyna, gaz wyciska łzy, zabić. Jak się spojrzy na to dzisiaj, tak, jak mamy uchwały Rad Wydziałów Prawa przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, no to środowiska uczelniane kojarzą się z konformizmem. Powiedzmy tutaj odnośnie Wydziałów Prawa. Wydziały Prawa to jest jakaś tam pewna autonomia, można powiedzieć, one bardziej związane są ze strukturami sądowymi, strukturami prokuratorskimi. No, dzięki znanym powszechnie sytuacjom w Polsce w tym momencie można powiedzieć, że te wydziały prawa nawet powiązane są z organizacjami, no, nie do końca legalnymi, mówiąc bardzo delikatnie, od strony powiedzmy tego, co jest ogólnie w nauce polskiej. Tutaj niestety jest sytuacja taka, że jestem pracownikiem Politechniki i planuję jeszcze jakiś czas być. Gdybym powiedział wszystko, co myślę, no to obawiam się, żebym trochę musiał złamać nawet obowiązujący mnie regulamin. W takim razie tym razem, no, mimo nazwy Wywiad z chuliganem, przejdę na trochę, powiedzmy, grzeczniejszą formę. Bardzo dużo ludzi ze środowisk, i to rozmaitych naukowych, obecnie uzależnione jest od grantów na przykład. Dawniej nawet nauki teoretyczne bardzo dużą rolę miały. Teraz, powiedzmy, patrząc na matematykę, dużo więcej ludzi zajmuje się matematyką finansową sponsorowaną przez banki niż topologią, która jest nauką, no, w tym momencie zbyt abstrakcyjną, żeby znaleźli się bezpośredni sponsorzy.
tam gdzie jest szukanie grantów, szukanie sponsorów, tam niestety poprawność polityczna zaczyna po prostu brać górę nad tym, co powinno być istotne. Oprócz tego, już w latach 70. w Kalifornii nawet była taka wielka konferencja dotycząca kryzysu humanistyki. Ten kryzys humanistyki pogłębił się później do tego stopnia, że można powiedzieć, że właściwie nastąpił kryzys pojęcia prawdy. No, popatrzmy na te wszystkie rzeczy, które dzieją się na Zachodzie. No, powiedzmy, jakieś ideologie gender wypierające podstawowe prawa naukowe i tego typu rzeczy. Po prostu prawda przestała istnieć. Orwell został w tym momencie zakasowany już wielokrotnie. Tylko liczą się pewne schematy, pewne poprawności. Zabrali bohaterowi medal, który dostał za wojenne zasługi. Powiedzieli, że mu się nie należał, bo podczas wojny przecież jeszcze małym dzieckiem był. Gdzie jest prawda? Teraz weźmy sobie naukowców, którzy chcą jakoś przeżyć, jakoś godnie przeżyć. Jest część, która uważa, że godnie to jest według norm etycznych. Ale bardzo dużo osób po prostu uważa, że życie godne to jest życie na odpowiednim poziomie materialnym. Tymczasem mamy sytuację taką. Wykładowca na uczelni po 20-kilku latach pracy dostaje niespełna 3000 zł miesięcznie. Jeśli jest grant, to w tym momencie można by takich 3000 wręcz nie brać, jeśli jest się członkiem zespołu w ramach grantu. Powstają dzisiaj filmy o bohaterach Solidarności Walczącej. Film 80 milionów trafił do kin. Jak na to patrzysz, o czym opowiada ten film? Odnośnie tego, ile to ma wspólnego z prawdą. Są małe fragmenty, no, naprawdę, gdzie to jest wspólne z prawdą. O czym ten film opowiada, to ludziom? Tak, była rzeczywiście akcja uratowania 80 milionów z kont Solidarności, gdzie była groźba cały czas, no, to jeszcze było przed stanem wojennym, była groźba, że będzie siłowe rozwiązanie, czy stan wojenny, czy jakaś inna forma, i w tym momencie te pieniądze przepadną. Tyle, że w filmie nie pojawia się ta postać, tutaj w ogóle nie ma, ta postać, która wielokrotnie zwracała uwagę i wymusiła akcję. Tą postacią był Kornel Morawiecki, który w ramach struktur Solidarności powtarzał, że to trzeba uratować, bo taka możliwość jest. Szczytem dla mnie jednak, jeśli chodzi o ten film, jest chyba najbardziej kultowa scena, która z prawdą absolutnie już nic nie ma wspólnego. Co to za scena? Kiedyś ona rozgrywała tak naprawdę i gdzie? Opowiedzmy tak. To. Bitwa wrocławska wielka, czyli powstanie w pewnym sensie wrocławskie, gdyby Kornel Morawiecki... Używasz określenia powstanie wrocławskie? No, w czasie stanu wojennego pewna, jeśli nie największa, to jedna z największych zadań, tak? Konkretny jeden dzień, 31 sierpień 1982 roku,
czyli rocznica podpisania porozumień gdańskich. Powiedzmy tutaj przy przygotowaniach właśnie Staszek nagle mówi mi, że jest problem, bo Frasyniuk postanowił wycofać się. No i poszły wiadomości po zakładach niektórych, że ma być odwołane. W tym momencie Solidarność Walcząca, od razu kontrakcja, i jeździliśmy po zakładach, że nie, że to wszystko ma się odbyć. Przygotowane było rewelacyjnie. Cała masa osób chodziła z takimi pudełkami proszek XI, tam w środku zagłuszarki. No, najlepszy zresztą taki członek tej grupy, w której byłem, wszedł pod samochód dowodzenia policyjny i tam zagłuszał. Oni nie wiedzieli, co jest grane, że mają zagłuszanie. On tam ponad 2 godziny przeleżał pod ciężarówką, zakłócając podstawową łączność. Wyszło w granicach 80 do 150 tysięcy. Tutaj różne oczywiście dane, oficjalne dane, mówię już nawet o 80, według danych takich chyba jednak troszkę przesadzonych, ale minimalnie 150 tysięcy, także można liczyć 100 do 120 raczej po środku. No i oczywiście w filmie 80 milionów jest. No i jako miejsce takie kultowe zdobywanie mostu grunwaldzkiego. Któż go zdobył? Według filmowców oraz według pani Kaczorowskiej, czyli autorki książki i scenariusza, wjechał tam tramwaj. Tutaj nie pamiętam, żebym nie przekręcił, chyba kierowała Krystyna, żona Władka Frasyniuka, a Władek siedział na tramwaju. Tymczasem, po pierwsze, w tym czasie Krystyna siedziała w domu, opuszczona przez Władka ukrywającego się. Frasyniuk ukrywał się, w związku z czym nie brał udziału w takich akcjach. Tutaj nie licząc jakichś takich drobiazgów typu wyłączono tam trakcję tramwajową. Natomiast rzeczywiste wejście na most grunwaldzki wyglądało tak, że od strony centrum szedł pochód. Most grunwaldzki był pozajmowany bardzo solidnie przez glinę. Ci młodzi ludzie, którzy szli na początku, trochę wymiękli, i w tym momencie, jak już pochód tak od tyłu naciskał, tam ci młodsi rozeszli się i ruszyły. Na samym czele byli, nie jestem pewny, ale to chyba byli ze Spomaszu albo z któregoś z innych zakładów z ulicy Krakowskiej. Tacy ludzie na ogół 40-50 lat, którzy szli po prostu bardzo, bardzo zdecydowani. No i dali przykład w tym momencie. Robotnicza Solidarność, no? Tak, taka właśnie, bardzo, bardzo zwarta, tacy ludzie, ale jeśli trzeba było coś naprawdę trudnego, oni potrafili pokazać dużą klasę. No i nastąpiło między innymi spalenie suki na moście, także... Da się tak bezczelnie kłamać? Jak film kręcili, kolega był statystą. I brał udział w tych scenach, i to był takim statystą, który nawet czasem małe role brał. Przyjechał do mnie, opowiedział mi. Puściłem wiadomość do reżysera, że to wszystko to są kompletne bzdury. Poprzez tego kolegę dostałem odpowiedź. Wiem, ale płacą za to. I oto pęka cisza zwiała, zniszczony sztandar, Polska na usta. Zburzona fala siłą wybrała, niosąc pragnienie lepszego jutra. Owoc wydało
piszesz w swojej książce Terroryści i oszołomy, że to było tak, że w 1989 roku następuje ta transformacja, zmiana władzy. My za tą swoją działalność nie dostajemy niczego, bo nic nie chcieliśmy dostawać. Jakoś walczyliśmy ideowo. Zostały nam nasze nieszargane życiorysy, po czym po jakimś czasie się okazuje, że i te nieszargane życiorysy nie mają prawa istnieć, bo są inni, którzy uzurpują sobie prawo do walki o niepodległość, walki o solidarność. Jak to przebiegało, jak widzisz ten proces? No więc niewątpliwie było kilkanaście lat takich, w których po prostu postanowiono... Trzecia RP wydawało się, że to już jest na zawsze, tak? Że tak będzie. Orwellowsko postanowiono nie soby zrobić z nas. To wszystko nie istniało. No, nazwa nawet, tytuł książki... No, skąd się wziął ten tytuł? Terroryści i oszołomy, wyjaśnij. Tak. Od jednej gazety, konkretnie redaktora naczelnego, uzgodnionej bardziej nieformalnie wcześniej, formalnie przy okrągłym stole, czyli tak określał Adam Michnik właśnie ludzi z Solidarności Walczącej. Ale najchętniej po prostu było to pomijanie, że nie istniało, że to wszystko Wałęsa zrobił. No, miał tam jakąś pomoc oczywiście, czyli od grupy doradców. Tamci doradcy Wałęsy zaczęli być nawet przedstawiani jako, powiedzmy, twórcy Komitetu Obrony Robotników. Tymczasem Macierewicz i Naimski byli całkiem inną rzeczą. Był tak zwany warszawski opór, czyli osoby przychodzące do kawiarni, gdzie siadali sobie, powiedzmy, działacz PZPR-u z jakimś jeszcze kolegą Ubekiem, przy tym samym stoliku sobie siadało dwóch znanych opozycjonistów, którzy byli bardzo dumni, że przy Ubeku mówi takie rzeczy antykomunistyczne. To był jeden taki, no, w tym momencie, powiedzmy, obiektywny, zwłaszcza młody czytelnik takiego czegoś, czy słuchacz, no, po prostu może się pośmiać i słusznie. Na początku właściwie, jak powstał stan wojenny, trudno było powiedzieć, do czego posunął się. Pierwsze procesy większe, czyli w szczególności proces Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, gdzie poleciały wyroki po 10 lat, no to wskazywało już, że może być groźnie. Były równolegle takie akcje, jak choćby pismo dla Czechosłowacji. Paweł... Przemycałeś do Czechosłowacji gazetki. Opowiedz o tych pismach i o tym, jak to było. Tak, to znaczy, no ja w pewnym momencie, to był taki, nie powiem przypadek, ale powiedzmy ja nie byłem jakąś tą podstawową ekipą. Podstawowa ekipa przemycająca, no, Kotlina Kłodzka, czyli Romaniszyn, Martynowski, oni rzeczywiście na największą skalę, czyli najwięcej automatycznie, największe ryzyko. Powstało dzięki Pawłowi Falickiemu, koledze mojemu z roku, współtwórcy Solidarności Walczącej. Przyszedł młody człowiek, przyniósł mi razem z instrukcją, gdzie mam to przez karkonosze puścić, przyniósł mi paczkę. Jak on do mnie, skąd miał do mnie namiar, tego nie wiem. I później jeszcze chyba dwa kolejne albo trzy też trafiały, z tym, że to nie było główne, to nie był główny kanał przerzutowy. Główny był cały czas przez Kotlinę Kłodzką. Tyle, że zauważmy, że w tym momencie to już nie była zabawa do najbliższej amnestii. To podchodziło pod sąd wojskowy, sojusze,
czyli artykuły bliskie artykułowi, artykułom ówczesnym 125-126, zdrada kraju. Jaka kara za to była? No, max, czyli KS. Byłeś blisko wpadki, uratowały cię skarpetki i opisujesz to? Tak, więc to trzeba. Jak uratowały cię skarpetki, musi to paść w wywiadzie z chuliganem. Tak, nawet w książce opisałem, tutaj się żona trochę obraziła na mnie, że takie coś opisuję. No. Skarpetki powinny być wystawione teraz w Muzeum Solidarności, jak mi podejrzewam, że jako eksponat szacowny i oglądany z namaszczeniem przez klasy ze szkół podstawowych i średnich. Oto jest skarpetka Jerzego Pietraszki, która uratowała sieć kolportażu. Jak to było? Ponieważ to szło przez góry. No, idąc w góry, niestety nogi się pocą. Doszliśmy do miejsca, z którego ciąg dalszy, no, ponieważ nocleg w górach w międzyczasie już był, następnego dnia trzeba zanieść, no to jakiś taki pomysł miałem, żeby przebrać i czyste skarpetki założyć, no ale coś trzeba zrobić z tymi skarpetkami, które były. Była pogoda taka, że powiedzmy, wyciągając rękę, nie widać było własnej dłoni. Taka mgła w chmurze szliśmy. No i zeszliśmy na coś, co... Mokro jeszcze komórek nie było, to nie groziło zamoczeniem komórki. No teraz przy komórkach nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek działalności opozycyjnej, muszę powiedzieć. Od razu by namierzali. Natomiast myśmy poszli i właśnie jakoś nawet mimo, że znaliśmy dobrze teren, weszliśmy kawałek na coś, co się okazało czymś zwanym ścieżka elementu. Ścieżka elementu to w opisie nazywali takie ścieżki wzdłuż granicy, którymi tylko oni mieli prawo chodzić. No i wpadliśmy praktycznie na wopistę, który nawet teoretycznie rozumiał, że no, taka mgła łatwo zabłądzić, no ale jakiś był taki nadgorliwy i mówi, no ale to muszę was na strażnicę. No, na strażnicy dowódca też widzę, co jest, no ale muszę coś zrobić. Jakiś młody was tutaj przyprowadził. Muszę rozmowę jakąś pouczającą, żeby protokół spisać. Zakończył, no ale mówi, no ale skoro jesteście, to jeszcze musicie pokazać plecaki. No to ten Boguś otwiera plecak, popatrzył, czysty plecak. I ja tak cały czas ociągając się, ale na zasadzie bez żadnej paniki, żeby tam nic nie widział. No, już chcemy wychodzić, mówię, a też pokaż plecak. No to otworzyłem plecak, no i w tym momencie tam było cieplutko, te skarpetki odtajały, zdążyły już. No, nie, gdybym cytował teraz, co usłyszałem od tego dowódcy, no niestety nie mogłoby chyba pójść, musiałyby być takie wypikania. Zdarza się to w wywiadzie z chuliganem czasami, tak? Tak. Natomiast no, gdyby tamten, który wtedy dowódcą był, dowiedział się teraz, że utracił w tamtym momencie awans, to przypuszczam, że więcej jeszcze by było takich słów. W górach jest wszystko, co kocham, bo może prawie i wszystko. Pani barmanka Małgocha, z rana jej kłaniasz się nisko. I sznurek nurków pod sklepem, spragniony w gór jak kielicha, Władek, co kiedyś miał krzepę. I winiec, co ledwo już dycha, co rano browar dowożą, klientów czeka już 300, spragnienia prawie już gorzą, czekają wciąż na turystów. Turysty to są bałwany, ale zarobić ci dadzą,
Najgorszy to jest kochany harcerz, co trzyma wciąż z władzą. Bo w górach jest wszystko najpiękniej na świecie, na skałach schronisko, góralka co plecie. I gwiazdki na niebie, i praw będą długi, i ścieżki do ciebie, i słońca usługi. Twój klimat był takim klimatem, można powiedzieć, bardzo, bardzo wolnościowym. Jesteś tym bohaterem anegdot, można tam wygooglać. Pietraszko Jerzy, przyjaciel młodzieży, puszczaliśmy piosenkę nagraną przez młodego studenta, bulwersujące opowieści, jakieś tu słyszę chatka jakieś dziewczyny z dosyć poważnymi paniami nauczycielkami, bieganie nago dookoła tej chatki, odstraszanie nauczycielek i dziewcząt. Taka była wolnościowa historia jakby tej kontestacji przeciwko komunie, którą później usiłowano w jakiś sposób w ogóle, ten wolnościowy stawał się urban, tak? Zasadniczo to są twarde warunki, w których ludzie albo potrafią się sprawdzić świetnie, albo po prostu całkiem nie sprawdzą się. I na przykład do Solidarności Walczącej bardzo dużo osób stamtąd. No to przesiedzieliśmy właśnie z tym moim szefem dość długo, analizując, kto będzie pasował. I ci, którzy mieli pasować, że rzeczywiście posprawdzali się praktycznie w 100%. Po prostu przy życiu takim, gdzie do najbliższego sklepu jest, no powiedzmy, uzależnienie od pogody, przy gorszej pogodzie w dół godzina, a nawet bywa trochę więcej, powrót półtorej, dwie godziny. Ubikacja jakieś 50 metrów trzeba na zewnątrz, po wodę 100 metrów prądu żadnego nie ma. W takich warunkach albo człowiek pokaże, że potrafi się sprawdzić, albo pokaże, że no, lepiej niech będzie na dole. Nie. Wiesz co, bo dotknęliśmy chyba dosyć czegoś ważnego, to znaczy jak użyłem tego określenia wolnościowy, to tak nam się od razu w głowach ułożyło, co to jest w mediach wolnościowe, a co to znaczyło wolnościowy tak naprawdę, tak? Bo jakby to słowo zostało zawłaszczone przez to, że i o tym jest trochę cały cykl programu Wywiad z chuliganem, tak? Że buntownikami byli ogłaszani ci, którzy są znani z tego, że są znani, tak? Wolnościowością była, nie wiem, wolność od czegokolwiek, tak? Wolność od jakichkolwiek zobowiązań, a to, co wy praktykowaliście tam, to była ta wolność zarówno w różnych czasach, nie wiem, w sprawach politycznych prawdziwa, jak i wolność, która wiązała się z tym, że trzeba było mieć charakter. Jak ty to widzisz? Powiedzmy, tam to właśnie o czym przed momentem, na terenie gór była nawet wolność od polityki. Bo, jak to góry. Tak, bo tam nawet powstał taki klub, na skałki chodziliśmy i tam wśród członków klubu było trzech ludzi z Solidarności Walczącej i był ówczesny żołnierz zawodowy, który oczywiście poglądy nasze znał, natomiast to, że cokolwiek konkretnego robimy, no to powiedzmy to, że przywieźliśmy tam jakąś jedną gazetkę, to każdy nosił, nawet tamci, którzy byli po jego stronie, no, nosili. Po prostu były tematy tabu. Przy rozmowach zajmowaliśmy się czymś innym. Natomiast odnośnie wolności, rzeczywiście, powiedzmy, jakaś taka potrzeba szukania wolności, to może nawet bym bardziej tutaj wskazał taki inny przykład. Po studiach w latach 70. groził rok wojska. Nie pamiętam, czy semestr, czy rok, chyba nawet cały rok, ale może semestr, że były zajęcia takie kilkugodzinne. No i ci, którzy mieli kategorię A albo C,
potem mieli do czegoś, co się nazywa Szkoła Oficerów Rezerwy. Ja na przykład miałem bardzo mocne postanowienie nie pójścia. Nawet godziłem się, że jeśli by mi nie udało się, to mnie zamkną w pudle, ale nie pójdę do tego wojska. No ale dzięki ludziom, którzy nawet do dzisiaj nie afiszują się, że takie rzeczy robili, zostaliśmy tak ładnie przeszkoleni medycznie, że nagle pozmieniały nam się kategorie. Ja na przykład miałem sytuację taką, że miałem bilet już i to nawet powiedział mi przygotowujący mnie, żebym wziął bilet najpierw, bo jeśli wezmę bilet taki, gdzie kategoria A, którą miałem wojskowa, jest potrzebna, będzie łatwiej, jeśli zdążę zmienić z A na C. Cała akcja, wprawdzie raz błąd zrobiłem, musiałem ukraść papiery sprzed komisji. Ale skutecznie? Skutecznie od pielęgniarek dowiedziałem się po dwóch czy trzech dniach, że inny skład komisji, no i już błędu nie zrobiłem. Zmiana kategorii. Kolega na mocz swojej babci pociągnął. Także było. Ale jak na mocz swojej babci? To przyniósł mocz swojej babci, tak? Ileś razy. Ileś razy. I co na podstawie tego stwierdzono? Na podstawie tego, no, że jedna nerka w ogóle nie funkcjonuje, a druga ledwo. Także nawet dostał jakieś skierowanie na operację, ale tam chyba miał 6 lat czekać na tą operację. Ja bym się chciał zapytać o twoje jakby podejście do tego całego późniejszego nadęcia tych elit okrągłostołowych, bo to się stało strasznie takie nadęte i ja ciebie widzę trochę jako taką osobę odreagowującą na to. Jeśli tutaj w internecie czytam, że ty ze studentami grasz w plaskacze, na czym w ogóle polega gra w plaskacze? Bo to rzeczywiście fakt, że tam gdzie film był, to był student, ale to nie był student mojej uczelni, bo tutaj no już miałbym dylemat moralny. No dobra, gadaj, co z tymi plaskaczami, na czym to polega? Nie, to po prostu taka niewinna gra, którą trochę modyfikacji zrobiłem i to przyjęło się w środowisku górskim właśnie. Naprzeciwko siebie siedzą dwie osoby, najlepiej jeśli są związane jeszcze, żeby nie uciekały tak pod kolanami. Na ławie siedzą okrakiem, wykładają karty, jeśli będą takie same albo as, kto pierwszy da drugiemu w mordę. Jeśli ktoś pomyli się, to jest rzut karny, czyli ma ręce z tyłu, no i dostaje bez obrony. Gra jest świetna, najlepsza w parach mieszanych. Ona była uprawiana niekiedy w niektórych polskich domach, ale to nie w ramach tej gry, tak rozumiem? Tak właśnie, bez pełnego zrozumienia piękna tej gry bywała. Twoje podejście do uczelni, do tych wszystkich słynnych anegdot o Pietraszce, które, no, o Pedro, które krążą w internecie, że Pedro na początku roku akademickiego dał zadanie z algebry i kto to zadanie rozwiąże, to nie będzie musiał zdawać egzaminów. Studenci zaczęli obczajać, rozsyłać po ośrodkach naukowych pytania. Okazało się, że żaden ośrodek naukowy w Polsce nie jest w stanie rozwiązać twojego zadania, po czym przyszło z jednego z ośrodków naukowych odpowiedź, że my nie potrafimy tego rozwiązać, ale jest taki człowiek we Wrocławiu, Pietraszko, i do niego możecie się zgłosić, tak? Prawda? To możliwe, że tak było? Na temat legend nie będziemy rozmawiali. W końcu ma być poważna dyskusja, poważny chuligan. Chuligani rozmawiający o legendach to tak trochę mało chuligańskie. Jaki jest twój stosunek do III Rzeczypospolitej? Obyczajowo to już opisaliśmy.
A politycznie, czym była dla ciebie Magdalenka i czym jest ta trzecia Rzeczpospolita, która być może kończy się już, przekształca się w coś innego? Ewolucja przechodziła od PRL-u do PRL-u z ulepszeniami, ale te ulepszenia mało widoczne. Po czym? No jak, pełne półki w sklepach? Pełne półki, ale właśnie ulepszenie tylko na tym poziomie. Powiedzmy sprawa notarza, można było granicę opuszczać, bo ja na przykład pierwszy paszport w życiu dostałem za Wałęsy. Jeszcze rząd Mazowieckiego mi odmawiał paszportu. Jeśli chodzi o kolejne zmiany, powiedziałbym, że nic specjalnie dobrego nie działo się. No było parę lat, które było dla mnie trochę koszmarem, jeśli chodzi o spojrzenie na Polaków. Czyli fakt, że Polacy wybierają komunę do prowadzenia kraju. No tak, to mnie na przykład zmotywowało do wyjścia na ulicę jakoś na nowo, tak? Tak, ja powiedzmy tyle, że dałem, pisząc podręcznik do matematyki, musiałem przykład błędu logicznego dać, no to dałem wyrok Sądu Najwyższego uznający ważność wyborów prezydenckich, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że gdyby Kwaśniewski powiedział prawdę o wykształceniu, to wygrałby zdaniem sądu wybory. Potem przychodzi XXI wiek. Parę rzeczy, powiedzmy, zmienia się. Jedna rzecz, która zmienia się, jeszcze chyba to było przed tymi krótkimi rządami PiS-u, zmiana na stanowisku szefa Instytutu Pamięci Narodowej. No bo to, co było za czasów Kieresa, no to horror był. Kurtyka rzeczywiście w tym momencie, no powiedzmy przynajmniej od strony polityki historycznej, coś zaczęło się dziać. Reszta RP cały czas taka krzywa w dół idzie. Później ten mały skok, ale taki no, w sumie króciutki 2005-2007. No, natomiast to co po roku 2007 z kulminacją w 2010 roku, to już nawet nie można mówić o tym, że tamto przedłużenie PRL-u, ponieważ dla mnie działania były wręcz na zasadzie po prostu likwidacji państwa. To były działania na rzecz utraty suwerenności, zgodne zresztą z normami unijnymi. Dochodzimy do Smoleńska i do metod dominacji Rosji zarówno nad tymi krajami postkomunistycznymi, jak i budowania jej wpływów w Europie. Jak ludzie Solidarności Walczącej zareagowali na Smoleńsk? Jeśli chodzi o Smoleńsk, nie można mówić, że 100% ludzi z Solidarności Walczącej, ale rząd, powiedziałbym, gdzieś 90-95%. Po prostu jednoznacznie ocenia, że no, był to zaplanowany zamach. Powiedzmy, ja przez jakiś czas nawet byłem gotów do twierdzeń, że mógł być zbieg okoliczności, ale no, nawet jeden z kolegów moich w jednej właśnie z komisji, rozmawiałem z nim trochę z fizykami, te wszystkie rzeczy, które tam były, po prostu raporty Laska Millera, to kompletne bzdury. Analizuje się historię w jakiś sposób, albo na podstawie dokumentów, albo na podstawie komu co się opłacało. No, no i analizując w tym momencie, jak nie ma dokumentów, tą drugą drogą, no to praktycznie jednoznaczne wnioski. Rosja swoją rolę podstawową, najprawdopodobniej wykonawczą ma, no, natomiast no,
patrząc na to, jakiej klasy są różne służby specjalne, przypuszczam, że Rosja potrafiłaby to zrobić nawet tak bardziej jakby delikatne, natomiast to wszystko wręcz miało jakby przypomnieć Polsce, pokazać, nawet taką półamatorszczyzną was załatwimy. Także i to po prostu miało być na zasadzie, ma być tak. Pokazania Polsce miejsca, tak? Że nie możecie robić tego, co zrobił w momencie Lech Kaczyński, to znaczy tak, gorsza Europa zaczęła się zachowywać jak ta lepsza Europa, tak? Że przeprezydenci Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii jadą do Gruzji i powstrzymują coś, co już miało być zrealizowane, tak? To jest jedno. Drugie, nawet możliwe, że po prostu poprzez Polskę nastąpiła utrata pewnego status quo między Niemcami i Rosją. W tym momencie nie wykluczam, że Rosja po prostu upomniała się, że no, Polskę rozbieraliśmy razem, Polskę w 1939 napadaliśmy razem, teraz co, bierzecie całą Polskę, coś dla nas. No to Komorowskiego musieli jakoś dać. W tym momencie, żeby Komorowski no, reprezentował tą stronę, w końcu trochę się szkolił w Moskwie. Czyli żeby ten rozbiór, do którego można powiedzieć, Platforma jakby dążyła i to jest jakby cofnięcie właśnie przy poprzednim. No i wtedy znowu ludzie Solidarności Walczącej jakby włączyli się w opór przeciwko temu, tak? Tak. Tutaj powiedzmy włączenie podstawowe było na bazie moralnej. Bardzo silne. Moim gościem był dzisiaj magister Jerzy Pietraszko. Inni naukowcy, inny świat nauki, który w tym konformistycznym świecie uczelni wyższych, o którym często rozmawiamy w wywiadzie z chuliganem, również walczy o swoje prawo istnienia. Inna historia opozycji w czasach PRL-u od tej, którą dyktowano nam w trzeciej RP. To wszystko historia prawdziwego polskiego buntu, prawdziwego polskiego chuligaństwa. Jest także przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.